pomiędzy 3 lata starszy Łukasz Puczyński od Nusreta Ito. Minimalna przewaga wzrostu na korzyść Polaka. Doświadczenie bardzo, bardzo podobne. Kategoria półciężka. Zauważyłem, że Puczyński nastawia się raczej na jeden mocny cios. Nie stara się porozbijać najpierw Aito luźniejszymi ciosami. Ale potrafi uderzyć. Nusret Aito pokazał to w tym starciu właśnie z Dejanem Dragosavacem, kiedy to wygrał przez knockout. I teraz wymiana zawodników. Jeden i drugi trafili celnymi ciosami. Dobry prawy teraz w wykonaniu Polaka, ale runda raczej na wybadanie. Podczas kiedy bije jedna ręka u Puczyńskiego, druga nie wraca tam, gdzie powinna być, nie wraca do gardy i często Aito to wykorzystuje. Ważnie Aito, ale od razu dwa prawe na korpus wyprowadził Puczyński. Dobry prawy Aito, teraz. Tak, lewy na dół. A raczej zwód na dół, prawy na górę, Aito od razu. No i po raz kolejny tak samo Puczyński nie wyciąga wniosków i wyprostowany całkiem podchodzi do swojego przeciwnika. Tak, Puczyński niestety nie ma obrony po walce, teraz było potknięcie, ale po odepchnięciu. Dobry prawy w kontrze, ale od razu Aito trafia lewym. Tak, po raz kolejny nie było obrony w wykonaniu Puczyńskiego po swoim udanym ataku. On tak jakby troszkę jest już zadowolony po swojej dobrej, udanej akcji i na tym kończy, a właśnie po tym przyda się jeszcze obrona. Zostały teraz nogi, a Aito z tyłu próbował od razu lewy, prawy. Prawa noga nie rosła, no i niestety cios w powietrze. I znowu cios za cios. Dobry prawy, doszedł kolejny Łukasza Puczyńskiego. I ostatnie sekundy tego czwartego starcia, zarazem całego pojedynku. No i sędziowie orzekną tutaj, kto w tym starciu był lepszy. Paweł Kardyni, 39-37, Puczyński. Krzysztof Bubak, 38-38, remis. Oraz sędzia Paweł Kysiak, 39-37 dla większościowego zwycięzcy tego pojedynku, którym zostaje Łukasz Puczyński! Decyzja większościowa na korzyść Łukasza Puczyńskiego, który w ten sposób dopisuje sobie drugie zawodowe zwycięstwo do rekordu.